Naprawdę mi przykro z tego powodu. Widziałem tutaj w tarapatach w momencie, gdy Barnes postrzeli twoją córkę. Ej, nie płacz, nic jej nie będzie. Chujowy z niego strzelec. W każdym razie, bardzo przepraszam za psa. Znaczy, użarł mnie w nogę, ale pewnie by tego nie zrobił, gdybym nie tłukł cię tą lampą. Ale hej, dobre wieści. Lampa dalej działa. Trochę taśmy będzie jak nowa. Liny za ciasno? Wybacz. Poluzowałbym je, ale nie chcę, byś nam nawiał. Dość już został spierdolony tej nocy, nie sądzisz? Wkurwiony, to powinien bić na swojego sąsiada. Jebany z mi numery domów. Musiał wiedzieć, że chcemy jego. Chcesz wiedzieć, o co tu chodzi? Kurwa. I tak nie wiesz, jutro o tym pamiętał. Wiesz, kilka miesięcy temu wydarzyło się kilka morderstw. Ta, czytałeś o nich. Oskurowani żywcem. To pierdolenie, zaufaj mi. Oskurowałeś kiedyś kogoś żywcem? Strasznie się wiją. Patrz, co narobiłeś. Nigdy nie żygaj, będąc zakneblowanym. Czekaj, wytrę ci usta. No. Będziesz krzyczał, to będę musiał złamać ci kolejny palec. No, właśnie. Prosto do wiaderka. Knebel wraca na miejsce, nadal masz 8 palców. Widzisz, jak to działa? Żartowałem tylko o tym palcu. Po prostu założyłbym knebel z powrotem. I tak już dosyć wycierpiałeś. O czym to ja... A tak. Skurowanie ludzi żywcem. Trudne jak cholera. To wymyśliły gazety. Brzmi o wiele bardziej ekscytująco. Ale on najpierw pocinał im gardła, potem skurował. W każdym razie, 20 lat temu była podobna sytuacja. Jakoś na wschodzie. Kilku gości o tym gadało, ale myślał, że to niepowiązane. Koleś ozopany. Ale skumaj to. Koleś mówi, że musi jeść skórę, by przeżyć. Jak umiera? Niedożywienie. Mimo, że stawał 3 posiłki dziennie. No więc sprawdziliśmy. Koleś miał dzieciaka, który się wyprowadził. Tak, twój sąsiad. No więc padamy jak kiedyś i jasnym się staje, że on to zrobił. Niestety chyba nas wyniuchał i dał dyla, wkręcając ciebie. Nasi ludzie przekupują jego dom, by się zorientować, gdzie polas. Znajdziemy go, nie martw się. Jest roztrzepany. W końcu coś spieprzy. W każdym razie wyluzuj. Przyjdzie tu ktoś, kto sprawi, że o wszystkim zapomnisz. Jutro rano to będzie wyglądało jak nieudane włamanie. Nawet ukażemy cię jak bohatera. Uratowałeś własną rodzinę. Co myślisz? A tak w ogóle, jak tu z czynszem? Okolica wygląda na niezłą.